witam serdecznie. Znajdujemy się na Tratwie Wolność, której inicjatorem powstania jest pan Leszek Grzeski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Skąd taka inicjatywa na zbudowanie tej tratwy? W 2014 roku pomysł, tak zaczęliśmy nieśmiało pewnie troszeczkę rozmawiać o tym, bo w 2015 roku było 35-lecie powstania Solidarności. Podpisanie porozumień sierpniowych i już właśnie od jesieni 2014 roku zaczęliśmy zastanawiać się, jak uczcić tą rocznicę. No i wymyśliliśmy, że może zbudujemy tratwę i tą tratwą popłyniemy na uroczystości do Gdańska. No i tak się zadziało. Wokół budowy tej tratwy było dużo pozytywnych osób, pozytywnych zdarzeń i chyba sporo sponsorów nam kibicowało, pomagało. No i zaczęliśmy wiosną budować i zbudowaliśmy w sierpniu, popłynęliśmy do Gdańska. Ile osób brało udział w budowie? Czy pan osobiście też dołożył swoją deseczkę? Tak. Tutaj głównie budowaliśmy w zespole szkół technicznych, bo przy pomocy nawet uczniów, bo mamy tam i stolarnię, zaczęliśmy budować. No i później przewieźliśmy do Polskiego Towarzystwa Wieślarskiego i dokończyliśmy, tam zbudowaliśmy. I tutaj w Morce 2 lata temu był chrzest jakby tej tratwy i właśnie wtedy nazwaliśmy ją Tratwą Wolność i popłynęliśmy taki dziewiczy rejs do Gdańska. Ja bym tutaj chciał, jeżeli można, podziękować kilku instytucjom, które nas wspierały, między innymi Urząd Miasta Płocka. Dziękuję bardzo za wsparcie finansowe. Dziękuję za wsparcie finansowe Starostwu Płockiemu. Dziękuję za wsparcie finansowe regionowi Solidarności, bo to wsparcie było duże i rzeczywiście przyczyniło się do tego, żeby ta tratwa powstała. Chciałbym podziękować Zespołowi Szkół Technicznych za umożliwienie budowy tej tratwy na warsztatach szkolnych. Chciałbym również podziękować Płockiemu Towarzystwu Wieślarskiemu za bardzo dobrą współpracę i za przechowywanie tej tratwy zimą, bo tam ją zimujemy, także współpraca jest naprawdę, naprawdę super. Chciałbym jeszcze podziękować za przewóz tej tratwy, powrót, bo już ta tratwa wróciła z Gdańska tirem. I jeszcze chciałbym podziękować panu Brząkalskiemu z Siecienia. Drewno, które tu zużyliśmy do tej tratwy, to jego zasługa, przekazał nam. I to był taki chyba moment, w którym już wiadomo było, że ta tratwa powstanie. No bo jeżeli mamy materiał, to ten materiał musimy wykorzystać. I dlatego jak już dostaliśmy drewno, to już ruszyliśmy z całą mocą, żeby budować i żeby dopłynąć do Gdańska. Wiadomo, że to też mieliśmy jakieś obawy, bynajmniej ja, jak pierwszy raz siedliśmy na tą tratwę, pamiętam, mocno wiało i wypłynęliśmy tu na Zalew Włocławski, no to trochę były jakieś obawy, czy damy radę, ale tratwa się naprawdę sprawdziła dobrze i nie było żadnych problemów, poza tutaj takimi wodnymi, czyli bardzo niski stan wody i często zawadzaliśmy, bo ona jest zbudowana, zresztą tutaj pewnie pan kolega jeszcze powie, Borowski, zbudowana na 18 beczkach, to są takie pływaki i te beczki czasami gdzieś tam o kamienie, o dno zawadzały, ale żadna nie nabrała wody i dopłynęliśmy szczęśliwie. Jesteśmy na niej dzisiaj. No i dzisiaj po raz kolejny jesteśmy i tu cieszę się, że przyszliście tu Państwo z telewizją i możemy przekazać to naszym tu mieszkańcom i Polakom. Ta wasza tratwa jest naprawdę idealnym pomysłem. Czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy Płocka albo chętnie zgłaszali się do was na rejsy? Oczywiście, jest taka możliwość i jeżeli tylko będą zainteresowane osoby, które by chciały zobaczyć, jak to jest zbudowane, no i popływać tutaj, to jesteśmy do dyspozycji. Ile osób najwięcej wpłynęło tą tratwą? No na taki rejs to zabieramy 6 osób, 6-8, a jak tutaj gdzieś blisko płynęliśmy, to
to troszeczkę więcej. Bym chciał jeszcze, bo nie mówiłem o uczniach, dzisiaj nie ma żadnego, bo to jeszcze wakacje są, ale dużo nam pomagali i wioślarze, którzy trenują, bo to trzeba rozebrać, trzeba później złożyć, trzeba ją przenieść. Przenosiliśmy 20 osób. To takie było trochę... Trening dla wioślarzy, tak, to idealny trening. No, silni chłopacy, także tutaj nam pomagali i myślę, że jeszcze pomogą, bo kiedy byśmy się nie zwrócili, to oni zawsze chętnie pomagają. I wtedy pływaliśmy, to nie wiem, 10 osób może było na tej tratwie, tutaj w nagrodę popłynęli sobie. Odmiana troszeczkę od łódek, którymi no pływają tak, na co dzień. Mają inne łódki, łodzie wioślarskie są szybsze, są, no ale myślę, że mniej stabilne. Natomiast tutaj, jak ktoś się troszeczkę przyzwyczai po tym pokładzie chodzić, to naprawdę jest duża frajda. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Pan Leszek Brzeski wspomniał, że właśnie wciągnął was w tą swoją inicjatywę. Jak na to zareagowaliście i dlaczego akurat wsparliście ten pomysł? Kolega Leszek Brzeski jest wulkanem pomysłów wszelakich, najczęściej tych dobrych, i jest takim, no, jednym z głównych inicjatorów także pomysłów, które później realizuje Zarząd Regionu Płockiego Solidarność. A ten pomysł, tak jak tutaj słusznie pani redaktor zauważyła, wciągnął nas od razu, ponieważ z okazji 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, tratwa pod nazwą Wolność, jak i jej spływ na obchody rocznicowe do Gdańska pięknie się komponował w te uroczystości. Więc jako zarząd, jako region płocki, podjęliśmy od razu tą inicjatywę, ten pomysł. No i wspólnie z Leszkiem, chociaż on był głównodowodzącym temu przedsięwzięciu, daliśmy wyraz, bo również angażowaliśmy się osobiście. Tak jak tutaj wcześniej Leszek mówił, że zarówno młodzież, to i nasza tam skromna osoba też pomagała, te deski, te poszczególne elementy montować. Co było najtrudniejsze podczas tej budowy? Tak już, jeśli chodzi o budowę właśnie. Dla mnie osobiście to ciężar, bo to jest wszystko bardzo ciężkie. Tutaj pan konstruktor będzie się na pewno szczegółowo wypowiadał na ten temat, ale faktycznie ona dużo waży i żeby to wszystko przenieść, to trzeba mieć dużo krzepy, trzeba mieć dużo siły i bardzo dużo pomysłów. Tutaj szczególne podziękowania dla pana konstruktora, też dla pana, który też bezpośrednio pracował tutaj przy budowie tej tratwy, ale myślę, że jeszcze będzie taka okazja, żeby tutaj na łamach właśnie telewizji Płock mu podziękować. Więc ja skromne te słowa dziękuję, do niego kieruję. Również wszyscy razem dziękujemy za zbudowanie tej łódki, ale chciałam jeszcze zapytać, gdzie planujecie jeszcze wypłynąć w rejs z waszą tratwą? Tak jak tutaj też Leszek wcześniej wspominał, na pewno postaramy się dopłynąć do Włocławka, tam dopłynąć do Tamy, ale no wiadomo, że nie będzie to związane z wydarzeniami, które niechlubnie się kojarzą na tratwie we Włocławku, a więc z zamordowaniem błogosławionego księdza Jerzego, no bo te uroczystości są w październiku, ale myślę, że Włocławek na pewno jest jeszcze przed nami, a może zobaczymy, jak pogoda pozwoli, tak jak wszystko na to wskazuje, że pozwoli, może uda się też gdzieś dalej. W najbliższym czasie spodziewajcie się, że Solidarność będzie płynęła królową rzek w Polsce. Czy to jest wasza pierwsza inicjatywa, którą wspieracie, czy jeszcze Solidarność będzie chętnie wspierała tego typu właśnie przedsięwzięcia? A więc jeżeli chodzi o dalsze inicjatywy nasze, na pewno będziemy wspierać tutaj Leszka Brzeskiego w tym, żeby ta tratwa no, cały czas była aktywna, pływała, żeby ją można było widzieć na Wiśle, nie tylko w Płocku i w okolicach, ale również dalej. Ale też mam oczywiście inne też ciekawe pomysły, ale myślę, że co do szczegółów i do konkretów zapraszam na naszą stronę internetową, zapraszam do kontaktu z regionem płockim NSZZ Solidarność. Czy pan tylko i wyłącznie był głównym konstruktorem, czy ktoś panu pomagał w projekcie tej tratwy? Raczej byłem głównym konstruktorem. W życiu różne łódki budowałem, byłem współkonstruktorem wielu łodzi.
No i kolega Leszek Brzeski zgłosił się do mnie, poprosił o taką konstrukcję właśnie tratwy. Założenia były, że tratwa ma być około 9 metrów długości, 3,5 metra szerokości, niewielkie zanurzenie ze względu na rzekę Wisłę, która jest wypłycona. A tratwa powinna być żagiel, wiosła i silnik. I prosta konstrukcja, szybko rozbieralna, szybko montowalna, o wadze około 2 ton. Czyli można powiedzieć, że tratwa wolność jest na takim małym dzieckiem. Znaczy, prosta konstrukcja, ale bardzo jestem zachwycony dzielnością, pływalnością tej tratwy po rzece. Jak już pan Leszek wspomniał, tratwa płynęła aż do Gdańska. Czy był pan wtedy na rejsie? I jak ten rejs, można powiedzieć, wyglądał? Tak, ze względu na uprawnienia również kolega poprosił mnie, żebym prowadził to tratwę, a więc wypłynęliśmy z Płocka do Wrocławka, później śluzowanie. Zostaliśmy opuszczeni w śluzie Wrocławek. Skok był około 18 metrów w dół. Kłopoty zaczęły się zaraz za Wrocławkiem, ponieważ był niski stan wody. No i później te kłopoty się powtarzały, ponieważ rzeka Wisła jest mało uregulowana, słaba żeglownie, także ciągle gdzieś tam wpadaliśmy na kamienie. Dopiero się sytuacja poprawiła od Torunia. Jak wygląda tutaj, jak wyglądał ten rejs na tratwie? Chodzi mi o jakieś, nie wiem, posiłki, o jakieś spanie, czy cumowaliście gdzieś w portach? Zdarzało się, że cumowała się w portach i wtedy nocleg różne regionalne zarządy Solidarności nam fundowały, ale również spaliśmy na tratwie czy w namiocie również. Natomiast posiłki przygotowaliśmy, nie chodziliśmy ciągle do różnych barów, przeważnie jedliśmy na tratwie. Jeśli chodzi o nawigację wolności, to mógłby pan jakoś przybliżyć nam tą sprawę? Nie wiem, jak to wygląda? Kiedyś Wisła była żeglowna, pływały po niej statki pasażerskie, towarowe. W tej chwili, można powiedzieć, od 30 lat mało się robi na Wiśle. Jest rzeką zaniedbaną, wypłyconą i stąd te kłopoty. Podczas rejsu płynęły też z wami młode osoby. Czego można się było nauczyć podczas takiego rejsu? Jak wyglądała współpraca? Żeglarstwo, jak również pływanie, jest to dobra szkoła dla młodzieży, jak osób dorosłych. Z pewnością musiała być dyscyplina, więc nauczyli się dyscypliny, wytrwałości. W trudnych warunkach były burze, były deszcze, były mielizny, a więc tą tratwę musieli przepychać ciągle. I myślę, że to im się w życiu przyda. Jak pan wspomniał, dyscyplina dyscypliną, ale wiadomo, jeśli były tutaj podczas rejsu młode osoby, to też pewnie musiało być trochę rozrywki i trochę śmiechu. Wieczorem najczęściej spędzaliśmy przy ognisku czas, jak również zwiedzaliśmy miasta, wsie. Ci, co byli niegrzeczni, dostawali karę, na przykład mycie tratwy. Mycie tratwy. Mieliśmy prestiż taką nad sobą, ponieważ chcieliśmy w terminie dopłynąć do Gdańska, bo tam się były uroczystości, także to na nas ciążyło. A jakaś najśmieszniejsza sytuacja podczas rejsu dla pana? Śmieszne sytuacje były dla jednego z załogantów, który był niedoświadczonym jeszcze wodniakiem, kiedy wpłynęliśmy na mieliznę, akurat próbował pchać tratwę jeszcze na większą mieliznę. I nie mógł tego zrozumieć, że tam woda płynie i jest płytko. Pana ogromną miłością jest żeglarstwo, a jak wiemy, skonstruował pan tą tratwę. Czy można również w takiej tratwie zakochać się tak samo jak w łódkach i w żaglach? Tak, jest to specyficzne płynięcie, nie nastręczające zbyt wiele kłopotów, ale jest frajda, jeśli załoga się dobierze, to myślę, że jest co wspominać, a nawet można by było opisać. Kiedy planuje pan następny rejs i gdzie on miałby się odbywać? Myślę, że jak się znajdą chętni, ten rejs powinien odbyć się z Krakowa do Płocka, bo z Płocka do Gdańska płynęliśmy, to teraz odwrotnie, z Krakowa do Płocka. I jak tylko będą chętni, możemy zrobić wymianę załóg co tydzień, czy też co kilka dni. Myślę, że to świetna szkoła życia.
Jak wyglądał jeszcze ten rejs, jeśli chodzi o sposób przemieszczania się? Czy płynęliście na silniku, który się na naszej tratwie znajduje, czy również na żaglach? Również na żaglach, wszystko zależało od kierunku, z którego wiał wiatr. Wspomnę, że z Płocka do Włocławka, można powiedzieć, że przeszliśmy na samym żaglu, który ma powierzchnię około 25 metrów kwadratowych. I przeważnie się płynie pełnym wiatrem, fordewindem, natomiast jak wiatr był przeciwny, no musieliśmy płynąć na silniku. Natomiast gdyby się zdarzyła awaria silnika, no to wtedy zastępczym napędem były wiosła. Czy każdy może się do Państwa zwracać, żeby właśnie wybrać się w taki rejs? Czy trzeba mieć jakieś specjalne uprawnienia? Każdy może, no świadectwo zdrowia, że nie ma, prawda, jakichś chorób przewlekłych czy jakichś chorób uciążliwych. Niemniej jednak każdego nauczymy pływania, żeglowania, bo sam trzon jest to trzon doświadczony. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia na tratwie. Do zobaczenia. Jamboree, oh come and get your oats, my son.